Trzecia edycja raportu, który bada satysfakcję pracowników ze wschodu pracujących tutaj w Polsce, zatrudnionych za pośrednictwem Otto, pokazuje, że ta satysfakcja z pracy utrzymuje się na wysokim poziomie i rośnie. Rośnie, dla przykładu, w tym roku 51% osób zadeklarowało, że jest zadowolonych, a 27%, że jest raczej zadowolonych. Pracownicy głównie zadowoleni są z relacji z przełożonymi, z relacji z współpracownikami, czy też ogólnie z warunków pracy. Najmniej zadowoleni są jednak z wynagrodzenia. 46% zatrudnionych przez nas pracowników ma wyższe wykształcenie, kolejne 43% wykształcenie średnie. Natomiast około 75% osób pracuje jako zwykli pracownicy fizyczni. Stąd to niedopasowanie jest dość duże i też na pewno w dłuższej perspektywie ma wpływ na to, czy te osoby z Ukrainy zostaną u nas w kraju, czy będą jednak szukały różnych innych nowych możliwości dla własnego rozwoju poza obecnymi firmami, czy poza nawet granicami kraju.